Pewnego dnia w domku małej niesfornej Maszy. A, cześć dzieciaki, ależ jestem dzisiaj zmęczona. Przez cały dzień gotowałam pyszny obiadek. Sobie go zjadłam i teraz mam pełen brzuszek. Spójrzcie, jak fajnie wyglądam. No i mam ochotę teraz na nieco zabawy. Nuda. Nie mam czym się bawić. Wszystko już mi się znudziło. I lalki, i piesek, i klocki. O, tak bym chciała dostać jakieś nowe zabawki. La 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 la. O, chyba trafiłem. To właśnie w tym domku mieszka mała niezadowolona Masza, która twierdzi, że ma za mało zabawek. No cóż, Smerf czarodziej zaraz coś na to zaradzi. O, już jesteś! Wiedziałam, że jak tylko sobie o tobie pomyślę, to zaraz się tutaj zjawisz. Smerf czarodziej mnie odwiedził. To co? Co dzisiaj dla mnie wyczarujesz? Witaj, Masza, moja mała przyjaciółko. Tak, pojawiłem się u ciebie i tak sobie pomyślałem, że może wyczarujemy razem jakieś super zabawki. No pewnie, super! To zaczynajmy, a później poczęstuję cię pysznym obiadkiem. Pokus, pokus, czary mary, pierwsza zabawka pojawi się u Maszy w salonie. Jest, jest, udało ci się, hurra! O, pierwsza zabawka, szybko ją otwierajmy. By mi się trafiło, to są jakieś czarodziejskie wróżki. Otwieramy paczkę. I co my tutaj w środku mamy? Wow, jakaś super figurka. Jest moja pierwsza zabawka. Śliczna wróżka, ależ ma duże skrzydełka i super gitarę. Ciekawe jak może mieć na imię. Może nazwę ją gitarzystka. Masza, gotowa? To nie koniec czarów. Hokus pokus, czary mary, zaraz z mojego kapelusza wyskoczy kolejna zabawka. Jest, udało się. Masza, zabieraj swój kolejny prezent. Wow, to są My Little Pony. Nigdy nie miałam żadnego kucyka w zabawkach. Otwieramy. W środku na pewno będzie super figurka, tylko ciekawe, jaki to będzie kucyk. Super ulotka pięknych kucyków, a z tyłu jest mój taki niebieski konik i ma na imię Sassaflash. Kocham kucyki pony, są takie słodziutkie i ładniutkie i od dzisiaj ty będziesz moim ulubionym kucykiem. Wow, ależ ta Masza jest szczęśliwa, no a ja czaruję dalej. Hokus pokus, czary kwary, hokus pokus, czary kwary. Masza, pędź szybko, za twoją szafą jest kolejna zabawka. Nie wierzę, spełniłeś moje kolejne marzenie. Oprócz kucyków pony, to ja kocham krainę lodu. Proszę, proszę, niech to będzie Anna albo Elza. Anna albo Elza, proszę, proszę. Co my tutaj mamy? O, nie jest to Anna ani Elza, ale ktoś równie fajny. O tak, teraz na ulotce mogę tutaj już odznaczyć, że mam w swojej kolekcji Krzysztofa. U, widzicie to? On jest prawie taki wysoki jak ja. Mega duża zabawka. Specjalista od lodu. Jak? Podobały się czary? Bo ja to aż już się zmęczyłem. Chyba już nie znam żadnych zaklęć. Ej, no weź, jeszcze ostatni raz. Wyczaruj coś dla mnie. No proszę, proszę cię bardzo. Oj, no dobrze, no jeszcze coś wymyślę. Hokus pokus, bęc, bęc, bęc. Ostatnie zaklęcie spełni się. No,
No i gdzie są te zabawki? Niczego nie ma u mnie w domku. O, chyba ci się nie udało niczego wyczarować. Szybko wyjdź przed domek i sprawdź, co tam jest. Wow, nie wierzę, ale czad, dwie zabawki i Furby Boom. O, zawsze chciałam mieć takiego zwierzaka w domu. No to najpierw otworzę saszetkę. Tutaj są chyba jakieś zawieszki w środku. O, ale super! Wow, słodki, różowy Furby Boom. To jest na pewno jakaś dziewczyna. Tylko gdzie ja to sobie powieszę? A może to będzie bryloczek do kluczy od mojego domku? Ostatnia zabawka od mojego kochanego Smurfa to jest super jajko. Widzicie, jak fajnie wygląda? Wygląda troszeczkę inaczej. Tu jest napisane Furby i otworzymy je. Wow, a tutaj jest jakaś figurka. O, widzicie to? Ale super różowy tron, jak dla królowej, idealnie dla mojego różowego Furbisia. Asza, ja już kończę z tymi czarami, nie mam siły. O, super było nawet trochę potrenować i spełnić twoje marzenia, ale już muszę zmykać do wioski Smurfów. Ty poustawiaj zabawki w swoim pokoju i do zobaczenia następnym razem. Ależ ja kocham tego Smurfa, dzięki niemu mam mnóstwo zabawek i dostał ode mnie słodkiego buziaka. O, spójrzcie teraz, ile zabawek mam w moim domku. Jupi, teraz to już na pewno nie powiem, że nie mam się czym bawić. Kochani, widzieliście, co Smurf czarodziej wyczarował dla małej Maszy? Ależ spełnił jej marzenia. Lubicie przygody Maszy? To kciuk do góry i subskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!